Panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Do pana doktora pytanie. Znaczy, słucham pana z ciekawością, zresztą jest pan bardzo aktywny w internecie, więc może na dojść do pana materiałów i zapoznać się z pana opiniami. I faktycznie, no, fundamentalnie się różnimy, nie ukrywam tego, zwłaszcza w ocenie tego zachodu. Natomiast brakuje mi pewnej równowagi w pana wypowiedziach, bo jak rozumiem, możemy się różnić w opinii i zachodu, i kultury zachodniej, i tego, co się teraz dzieje w światopoglądowych sprawach, to brakuje mi jednak pewnej równowagi z zarówno krytyką wschodu, no bo szczerze mówiąc, okej, możemy się różnić na temat zachodu, natomiast jeśli chodzi o kulturę wschodu, to ona mnie aktualnie przeraża i ona dla mnie stanowi zagrożenie nie tylko fizyczne, ale ten kult siły, szowinizm, okultyzm Dugina, przecież pan nawet z nim wywiad przeprowadzał, zna pan to, te reale, które tam są. I czy mógłbym od pana prosić o odpowiedź, czy pan widzi zagrożenia kulturowe dla tożsamości płynące ze wschodu, nie z zachodu? Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Cieszę się, że możemy w sposób kulturalny wymieniać się poglądami i wymieniać myśli. Oczywiście to nie jest tak, że ja mówię tylko i wyłącznie o tych zagrożeniach, które płyną z zachodu, ze wschodu. Despotyzm, tyrania, brak poszanowania dla prawa jednostki, brak poszanowania dla prawa człowieka rozumianego przez pryzmat personalistyczny, tak jak rozumie to religia chrześcijańska, przecież jest immanentną cechą cywilizacji turańskiej. Nigdy nie twierdziłem i nie twierdzę, że turańszczyzna, rozumiana jako cywilizacja turańska, której esencją jest chociażby państwowość rosyjska, jest jakąś alternatywą wobec państwa polskiego. No wręcz odwrotnie. Natomiast uważam, że źródłem siły państwa polskiego i źródłem przeciwstawienia się wschodnim despotiom, podobnie jak zachodniemu postmodernizmowi, jest właśnie cywilizacja łacińska, która wykazuje wielki szacunek wobec człowieka jako takiego, a nie stawia w miejsce prawa człowieka siłę państwa czy osobę monarchy, despoty, cara. Mówiąc o tej kulturze wschodu, o której pan wspomniał, dostrzegam także potężne zagrożenie ze strony cywilizacji chińskiej. To nie jest tak, że Chiny dzisiaj to jest tylko i wyłącznie wielka szansa dla handlu. To jest także potężne zagrożenie dla suwerennych państw i dla przede wszystkim także zwykłych ludzi. To, o czym powiedziałem, ta zdolność, ten chęć, ten prąd do totalnej inwigilacji człowieka, do totalnej kontroli, do sprowadzenia człowieka do sumy punktów, do ratingu. To jest istota dzisiejszych zagrożeń. I niestety, może się pan ze mną zgodzić lub nie, ja dostrzegam dzisiaj wielką syntezę zagrożeń ze wschodu i zachodu. Ponieważ zarówno koncepcja Klausa Schwaba jest tak samo modna w Davos, w Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii, ale pamiętajmy, że Światowe Forum Ekonomiczne ma swoją siedzibę w Chinach. Jeśli spojrzymy na zakupy systemu rozpoznawania twarzy i tego systemu całego przyznawania punktów przez niektóre stany w Stanach Zjednoczonych, niektóre prowincje w Australii, mówi się o takim systemie w Wielkiej Brytanii, to widzimy, że mamy do czynienia z nową międzynarodówką. Międzynarodówką globalistów, których celem jest likwidacja państw narodowych i zaprowadzenie systemu powszechnej elektronicznej kontroli. I ten nowy komunizm, ten cyfrowy totalitaryzm jest dzisiaj elementem, który łączy, który stanowi zagrożenie dla współczesnego człowieka. Dziękuję. Dziękuję bardzo.